Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą świadczenie 500+ do 800 zł. Jego wypłata ruszy już od nowego roku. Dziękuję panu premierowi, dziękuję pani minister, dziękuję posłom, senatorom za to, że mogłem podpisać tą ustawę. Że jest. Że proszę państwa, mogę w tej chwili już po złożeniu tego podpisu z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie tak zwane 500+ staje się świadczeniem 800+. Każda rodzina wychowująca dzieci, na każde dziecko wychowywane w rodzinie otrzyma 800+. Nie trzeba w tej sprawie żadnych dodatkowych decyzji. Każdy, kto do tej pory świadczenie 500+ otrzymywał, będzie od 1 stycznia otrzymywał to świadczenie w wysokości 800 zł. Nie trzeba nigdzie o to aplikować, po prostu świadczenie zostanie do 800 zł podwyższone. Czy to jest dużo? Ja osobiście uważam, że to jest dużo. Bo jeżeli do tej pory było to 500 zł, a teraz będzie 800, to jest to ponad 60% wzrostu świadczenia. I chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomitym sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Jest to więc tak naprawdę zwiększenie tego świadczenia i to realne, nie tylko wyrównanie straty, którą wywołała inflacja. Jest to po prostu realny wzrost wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Przyszłość Lasów Państwowych jest zagrożona, alarmuje prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Polską gospodarkę leśną może sparaliżować Unia Europejska. Lasy stanowią znaczną część obszaru Polski. Gospodarka leśna, która jest jedną z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki, od dziesięcioleci dostarcza setki tysięcy miejsc pracy i przyczynia się do 3% produktu krajowego brutto. Leśnicy z wieloletnim doświadczeniem prowadzą ją w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, pamiętając o ochronie środowiska naturalnego. Polski przemysł drzewny otrzymuje najwyższej jakości surowiec w stabilnych cenach, dzięki czemu jest konkurencyjny na międzynarodowych rynkach. Jednocześnie rosnąca powierzchnia lasów gwarantuje ochronę zasobów naturalnych. Właśnie dlatego Polska od dłuższego czasu nie zgadza się z polityką Unii Europejskiej dotyczącą zagospodarowania terenów leśnych. Zdaniem ekspertów, polityka unijna może sparaliżować gospodarkę leśną, a jak wskazuje wicepremier Jarosław Kaczyński, jest to także zagrożenie dla suwerenności naszego kraju. Mówił o tym podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Chełma. Polskie lasy to jest ogromny zasób finansowy. To jest możliwość zaciągnięcia pod ich zastaw ogromnych kredytów, żeby je później sprywatyzować. To jest nasza własność, a z tą własnością łączy się także nasza wolność, proszę państwa. Bo to, że my możemy sobie spokojnie wejść do lasu, to nie jest tak, że wszędzie tak jest. W bardzo wielu krajach te lasy są w prywatnych rękach albo różnych osób prywatnych. Zdaniem wicepremiera ma to związek z chęcią utworzenia tak zwanego projektu europejskiego, zakładającego zbudowanie jednego państwa w ramach Unii Europejskiej. Zagrożenia nie widzi jednak przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który sprawę traktuje po macoszemu, o czym świadczyć może jego wpis na jednym z portali społecznościowych. Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala. Do sprawy odniósł się szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Jeżeli jurysdykcja nad lasami się zmieni, to rzeczywiście może się taki wolny wstęp do lasów skończyć i Donaldowi Tuskowi mogę zepsuć jego dobry humor, bo nie wierzę, żeby nie wiedział, że na przykład w Niemczech dla grzybiarzy, dla ludzi wchodzących do lasów są przewidziane grzywny. W ciągu tygodnia poznamy datę jesiennych wyborów. Rośnie liczba chorych na Hashimoto. Lekarze zachęcają do profilaktycznych badań. Lekarze alarmują. Hashimoto to już prawdziwa epidemia. Choroba Hashimoto nie jest chorobą zakaźną, aczkolwiek przybiera ona niepokojące rozmiary. Na Hashimoto, jak wskazuje endokrynolog dr Marek Derkacz, o wiele częściej chorują kobiety. Skąd ten wzrost zachorowalności? Dużą rolę myślę, że odgrywa zanieczyszczenie środowiska.
żyjemy w świecie, gdzie żywność jest wzmacniana i używamy pestycydów, herbicydów, oprócz tego sztuczne witaminizowanie różnych produktów, to może spowodować, że dochodzi do wywołania chorób o podłożu autoimmunologicznym. A taką właśnie chorobą jest Hashimoto. Choroba powoli niszczy tarczycę, doprowadzając do jej niedoczynności. Ma szereg przykrych objawów, m.in. problemy z układem krążenia, płodnością, problemy skórne, łamliwość paznokci, wypadanie włosów, wzrost masy ciała czy też zmęczenie. Jeżeli mamy objawy na przykład tego typu, że nagle bez wzrostu apetytu przerasta nam masa ciała, powinniśmy się zastanowić, czy to nie jest choroba Hashimoto, bowiem jednym z najczęstszych objawów choroby Hashimoto oprócz zmęczenia jest wzrost masy ciała. Do powikłań nieleczonego Hashimoto należą m.in. choroby serca, niepłodność, depresja. Pomimo wzrostu wykrywalności tej choroby wciąż wiele osób nie zostało zdiagnozowanych, dlatego warto się regularnie badać. A więcej informacji na temat chorób tarczycy i obszerny wywiad z ekspertem, a także m.in. przykładowy jadłospis w chorobie Hashimoto znajdziemy w sierpniowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie, który jest już w sprzedaży. W sierpniowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie znajdziemy informacje o chorobach tarczycy. Które z nich najczęściej nas dotykają, jak im zapobiegać i jak je leczyć? Przeczytajmy i zastosujmy porady lekarzy. Mówiła redaktor naczelny Szlachetnego Zdrowia Anna Zalech. W miesięczniku znajdziemy także m.in. porady fizjoterapeuty na temat ćwiczeń, które poprawią naszą kondycję i wysmuklą sylwetkę oraz sprawdzone przepisy na pyszne dania szefów kuchni. Od początku rosyjskiej inwazji Ukraińcy zestrzelili ponad 5,5 tysiąca wojskowych celów powietrznych. Rosjanie cały czas ostrzeliwują Ukrainę. Rosjanie ostrzelali blok mieszkalny w Chersoniu. Śmierć poniosła kobieta. Obudziłam się, ponieważ nasz dom zaczął się trząść. Spałam na drugim piętrze. Wszystko przeleciało mi nad głową. Wyskoczyłam na zewnątrz, zastanawiając się, dlaczego jest tak jasno. Potem zobaczyłam, że wybuchł pożar. Całą noc stałam na parterze między drzwiami. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale obszarów przygranicznych regionu Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie. Zarówno miasto Cherson, jak i części regionu Charkowa bezpośrednio sąsiadują z linią frontu. Rosjanie w ostatnim tygodniu nasilili ostrzały na wschodzie, przekazała wiceminister obrony Hanna Malar. Na kierunku Kupiańska było najgoręcej. Przeciwnik próbował tam odzyskać pozycje utracone jeszcze jesienią ubiegłego roku. Oni mają taki plan, chcą odzyskać tereny, które utracili. Rosja i Ukraina przeprowadziły wymianę więźniów. Na Ukrainę wróciło 22 wojskowych. Są wśród nich ranni. Dziękuję się naszym chłopcom. Dzięki naszym chłopakom wróciłem z tego piekła z niewoli. Chcę wszystkim podziękować. Kocham wszystkich. Przesyłam całusy. Chwała Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wśród zestrzelonych przez Ukraińców obiektów znalazło się ponad 3,5 tysiąca samolotów bojowych oraz pocisków, a także ponad 2 tysiące dronów bojowych. Od początku rosyjskiej inwazji ukraińscy piloci wykonali ponad 14 tysięcy misji bojowych. Ukraina oczekuje, kiedy nad niebem będą latać samoloty F-16. Myśliwce zostaną przekazane do zachodnich państw. Kijów widzi również znaczące wyniki dzięki między innymi systemom obrony Patriot, które otrzymał z Zachodu. Zasłuchałem raporty na temat wykorzystania przez naszych żołnierzy zaawansowanych systemów obrony powietrznej, Patriotów i systemów IRIS-T, które otrzymaliśmy od naszych partnerów. Chcę podziękować każdemu krajowi i każdemu przywódcy, który nam w tym pomagał. Systemy wysoce skuteczne już przyniosły znaczące wyniki. Dzięki dostawom sprzętu z Zachodu ukraińskie wojsko może stawiać opór rosyjskiej napaści. I na teraz to wszystkie wiadomości. Życzę Państwu spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.